sesji kosztuje drzewie. Nie tutaj najważniejsze. Z druk numer 425, projekt zarządu w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe z przewidzianej realizacji 2013 roku. Tu bym prosił ewentualnie o przedstawienie tego projektu uchwały na Mariusza. Maciek, to proszę. Szanowni Państwo, też do końca tego miesiąca musimy odyskonować pieniądze na zadania priorytetowe. I tam w tym okresie Komisja Edukacji, jak i Komisja Sportu dysponowały budżetem 20 tysięcy złotych, które były w roku dysponowane przez obydwie komisje. Mieliśmy konsultę 2900 złotych. No i ona musiała zostać w sposób zagospodarowana. Tak naprawdę MDK zgłosiło się z prośbą o dofinansowanie akcji wymienionej tutaj, a resztę pieniędzy postanowiliśmy przeznaczyć się na organizację Dni Dzielnicy też przez MDK. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Szanowni Państwo, pan radny Paweł. Ta akcja organizowana przez MDK Łowcy Przygód. W najbliższym czasie ruszymy tutaj na tej naszej dzielnicy z rozreklamowaniem tej akcji dzięki materiałom, które przygotował, które otrzymał właściwie Mateusz Roszcz. I się podzielić z radnymi. Proszę? I się podzielić z innymi. Tak jest, dokładnie, ale też coś będziemy takim. Chcemy tworzyć te nasze tablice wymiennicowe, ale również też wykorzystamy tutaj parafię i przyjdziemy też również do szkół. Jeszcze mam taką tutaj uwagę, bo mamy tutaj w parę rzeczy paragrafów, wymieniamy te zadanie, mamy punkt pierwszy i paragrafie pierwszy i paragrafie drugi, a myślę, że inaczej, ja myślę, że odpowiadamy tak, bo mamy jeszcze następujące zadania w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, młodzieżowy dom kultury. Dobrze. Uwaga, się zadanie i drugi paragraf. Czyli będzie paragrafa. Jeszcze drugi mamy zadanie pod tytułem. Dlatego ja piszę uchwały, zadania pod nazwą mamy. Proponowałbym taką projekt. Myślę, że jak najbardziej przychylimy się tutaj do wykreślenia tego punktu pierwszego, zostaje uruchomione się następujące zadania. Druga kwestia jest taka, że to co już mówił tutaj kolega przewodniczący Komisji Informacji, Paweł Wójcik, wczoraj już przyniosłem materiały z Budżetowej Kultury. Jest taka prośba do Państwa, którzy dysponujecie tablicami informacyjnymi, nie wszystkie są rzeczy muszą przekazać, czy po prostu te materiały kolorowe, które składają Państwu do kolegi, po prostu pomieścić. To jest tak przeznaczone dla naszych dzieci, dla dzieci ze strony naszej dzielnicy. Być może akurat byłyby zainteresowani i mogli skorzystać z tej oferty. Więc zachęcam do skorzystania z tej materiału. Bardzo dziękuję. Panie radny Jacek Wojs? Nie, ja cały czas powtarzam, głosujmy, bo się dobrze przeciągamy. Przystąpimy do głosowania tutaj za poparciem. Ja jakieś poprawki? Numer 395, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest przeciw. Z autopoprawkami oczywiście, tak. Zagłodnia będziemy mieć to wyrzucić. To jest za, tylko na chwilę rozumiem, że mamy. To jest przeciw, proszę. To jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Nie ma, kto się wstrzymał. Nie ma. Dziękuję, uchwała została podjęta.